Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat rynek medialny. Dziś naszym gościem będzie pani Barbara Bubula, specjalista ekonomiki mediów. Witamy panią bardzo serdecznie na naszej antenie. Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich, którzy nas oglądają. Pani była też i posłem, i członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji lata 2007-2010. No i jest cały czas felietonistą Radia Maria. Za tą posługę też dla nas bardzo pani dziękujemy. No cóż, to jest taki, można powiedzieć, mój datek na Radio Maria, bo to, ta posługa już trwa prawie 10. rok, więc myślę, że słuchacze się już przyzwyczaili do mojej obecności, ale chętnie służę również swoją wiedzą w zakresie, w którym się czuję w jakiejś części ekspertem, czyli w sprawach rynku medialnego i tego, co się dzieje w systemie właścicielskim, przepływu pieniądza w świecie mediów. Pani felietony na antenie radia w środę o 12:20. Pani Barbaro, pani jest specjalistą od spraw ekonomiki mediów. Może my nie zawsze jakoś tak przywiązujemy wagę do tego, co do własności chociażby mediów, czy właścicieli mediów. Ojciec dyrektor często mówi, ile własności, tyle wolności. Myślę, że jeżeli chodzi o źródła informacji, o ten przekaz, to tym bardziej. Nie wiem, czy my sobie do końca zdajemy z tego sprawę, kto do nas mówi, co do nas mówi, może jakie też ma intencje. To wszystko ładnie nieraz brzmi, ładnie wygląda. Mówią do nas w języku polskim, czytamy gazety, słuchamy radia, oglądamy telewizję, coraz częściej korzystamy z przekazu internetowego, cieszymy się chociażby tym, że mamy media społecznościowe. No ale może nie zawsze wiemy, kto też na tym robi pieniądze, bo pieniądze też powodują realny wpływ, realny dochód do budżetu. I my jako słuchacze, widzowie, uczestnicy tych mediów też się do tego dokładamy bardziej czy mniej świadomie. Ale chodzi przede wszystkim też o tą informację, tak? Czy jak mówimy, radio też, radio chociażby Radio Maria czy Telewizja Trwam ma nam służyć do formowania naszych postaw, do formowania naszego sumienia, do takiej wrażliwości też. I chciałbym, by pani dzisiaj też i naszym widzom, później naszym słuchaczom pomogła popatrzeć na media właśnie tak w takim kontekście i biznesowym, ale przede wszystkim tego wpływu na nas, na nasz sposób myślenia, postrzegania i też może i tym samym dokonywania różnego rodzaju wyborów, bo media mają realny wpływ na to, co myślimy i jak myślimy. Tak, można powiedzieć, trawestując to słynne powiedzenie, że biznes czy pieniądze mają narodowość, to także mają świat wartości. I widzimy to w takiej karykaturalnej postaci w ostatnich miesiącach, dniach i tygodniach, kiedy to miały miejsce takie sytuacje, jak na przykład usunięcie filmu Przeminęło z wiatrem z oferty jednego z portali oferujących filmy, tylko z tego powodu, że to zdaniem właścicieli tego portalu naruszało obecne rozumienie stosunku do czarnych ludzi. I tego typu przykłady będziemy mieli coraz częściej, z tego typu przykładami będziemy mieć coraz częściej do czynienia, dlatego że pieniądze nie tylko mają narodowość, ale mają określony świat wartości i ideologię ich właścicieli, ich zarządzających. Tak chyba było nawet z Kevinem w Nowym Jorku. Tam był taki epizod, gdzie był Donald Trump, no i teraz chyba już jest wersja bez niego. Nie wiem, czy tak wszyscy taki właśnie film proponują, bo często w święta stacje i polskie stacje też proponują ten film, więc mogą go nie lubić, prawda? Na przykład ktoś, kto jest właścicielem, może być demokratą, no a już prezydent republikański, no to właśnie pytanie, czy to jest dopuszczalne, czy tak można,
Czy może być taka cenzura? Czy jak daleko pójdziemy? Teraz patrzymy chociażby na różnego rodzaju te napięcia w Stanach Zjednoczonych, czy teraz to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. No historia była różna, prawda? Różni ludzie ją pisali, no ale teraz będziemy ich usuwali, będziemy zaklejali. Może się tego dzisiaj wstydzimy, no ale czy mamy kogoś właśnie strącić z mostu, jego pomnik, czy mamy go zakleić, czy mamy prawo do tego, że mu na przykład odbierzemy głos, nie damy mu głosu? No właśnie, to jest podstawowa tej chwili sprawa, dlatego że media kształtują kulturę i kształtują również zasób informacji, w jakim ludzie funkcjonują, więc mają ogromny wpływ na politykę i dlatego obserwowanie tego, co się dzieje w świecie wielkich mediów, również w tym wielkim międzynarodowym świecie, jest, można powiedzieć, bardzo ważnym elementem naszego życia obywatelskiego i naszego zakorzenienia w rzeczywistości. Dlatego myślę, że akurat widzowie telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja są pod tym względem bardzo dobrze poinformowani, ale ta wiedza powinna być przez nas przekazywana szerzej i dalej, tak żeby nie było w Polsce ludzi niewiadomych, kto jest właścicielem Radia RMF i kto jest właścicielem telewizji TVN na przykład, żebyśmy umieli powiązać te ciągi przyczynowo-skutkowe i wiedzieli, dlaczego akurat tak zachowuje się ta telewizja, tak zachowuje się takie radio, tak zachowuje się taka gazeta czy czasopismo. A czy taka wiedza w czymś nam pomoże? No bo pytanie, co my możemy zrobić, jak my możemy wpłynąć na to, że no będzie taki czy inny właściciel? Czy też no, troszeczkę inaczej powinniśmy postrzegać to, bardziej powinniśmy być tacy wyczuleni na przekaz? Może nie do końca jesteśmy przygotowani do tego, nieraz mówimy dzieci, młodzież, no ale my jako dorośli, czy jesteśmy przygotowani i świadomi tego, że ktoś może w taki, a nie inny sposób przekazywać informacje? No bo na przykład kwestia właściciela ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec. Słyszymy od wielu, wielu lat, że ten rynek jest zachwiany, chociażby w Polsce. Nie wiem, jak w innych krajach Europy, jak w świecie to wygląda, że u nas rynek pracy prawie 100% jest w obcych rękach. Nawet gdzieś niedawno pani na jednej z konferencji powiedziała, że zanik prasy lokalnej, polskiej, znaczy się, no, ma ograniczenie, jeżeli chodzi o zdolność do kształtowania polityki wewnętrznej. To brzmi dosyć tak zatrważająco, no bo jeżeli nie mamy własnej prasy, nie jest ona w naszych rękach, a pisana po polsku, jaki ma wpływ, prawda, na tą politykę wewnętrzną, na to, co dzieje się w państwie? Czy my nie oddaliśmy tego, tej zdolności też formowania siebie nawzajem i tej odpowiedzialności za Polskę? Oczywiście każdy z nas ma swój tutaj udział i może, mając tę świadomość, może wspierać media, które są mu najbliższe. Czyli trzeba wychodzić z takiego bardzo prostego założenia, bliższa koszula ciała. Więc jeżeli mamy coś, co jest bliskie nam ideowo, na przykład katolicką gazetę, katolicką rozgłośnię, katolicką telewizję, to przede wszystkim oglądamy, z tego czerpiemy wiedzę, wiadomości, to propagujemy, do tego zachęcamy innych. To samo, jeżeli chodzi o kwestie różne lokalne. Starajmy się wspierać tych niezależnych dziennikarzy, którzy jeszcze gdzieś w internecie na przykład funkcjonują i którzy dobrze przekazują rzetelnie, zgodnie z prawdą, wiadomości z naszego terenu. I także elementem tego patrzenia pod względem medialnym na to, czy że bliższa koszula ciała, jest wspieranie również własnych mediów publicznych, czyli w naszym przypadku Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych. Z tego względu właśnie, że na te media mamy wpływ pod tym względem, że w procesie demokratycznym, kiedy wybieramy władzę, pośrednio również wybieramy tych, którzy będą decydowali, kto będzie rządził tymi mediami naszymi narodowymi. I to jest ten podstawowy zestaw, jaki możemy polecić do takiego codziennego wpływu na nasze media. Natomiast wszystko inne, począwszy od tych wielkich koncernów polskich i ogólnopolskich i również tych międzynarodowych, skończywszy na tych, które są związane przede wszystkim z nową erą nowych mediów, Facebookami różnymi, YouTubeami,
tym podobnymi wielkimi gigantami międzynarodowymi. Tutaj musimy mieć bardzo dużą dozę ostrożności, dlatego że te media kierują się już interesami, światem wartości, który niekoniecznie musi być zbieżny z naszym. I bardzo często słyszymy o różnego rodzaju próbach cenzurowania czy to mediów społecznościowych, czy to na przykład właśnie takiej platformy jak YouTube i blokowania treści, które zdaniem ludzi tymi mediami rządzących są dla tych mediów niewłaściwe. No a jeżeli uzależnilibyśmy się wyłącznie od Facebooka, YouTube'a czy Twittera, no to wtedy nie będziemy mieć już żadnej platformy kontaktu między sobą, gromadzenia się wokół wspólnych wartości, a tam zawsze ktoś nasze kontakty może jednym, mówiąc obrazowo, przyciskiem przerwać, rozłączając nam możliwość kontaktowania się z innymi, czy oznaczając nas jako grupę, czy osoby niebezpieczne z punktu widzenia właściciela tego medium. Dlatego no, taka kolejność uczuć powinna obowiązywać. Najpierw to, co nam najbliższe ideowo, to wspierajmy przede wszystkim, to, co nam najbliższe narodowo, to wspierajmy przede wszystkim również lokalnie, pod warunkiem, że są to dziennikarze niezależni, nie uwikłani w jakieś lokalne układy, to wspierajmy. Natomiast wszystko inne z dużą dozą ostrożności. A czy potrafimy to tak właśnie docenić, ten świat wartości, bo to narodowe, prawda, bo to polskie, nasze, możemy być z tego dumni. Myślę, że tutaj tym bardziej jakoś powinniśmy na to być wrażliwi, no bo z jednej strony mówimy o te media społecznościowe, to takie trochę okno na świat, ale z drugiej strony pytanie o ten świat wartości, jaki to jest świat wartości, czy jesteśmy tam zabezpieczeni, czy ktoś nas właśnie nie zablokuje, no bo może być tak, że cieszymy się tym, a z drugiej strony widzimy, no, że nie wszystko, nawet to, co dobre, prawda, to, co prawdziwe, możemy przekazać, bo jakoś to jest niezgodne z lansowaną ideologią, jeżeli tak możemy to nazwać. To jest właśnie podstawowe zagrożenie. To znaczy widzę i obserwuję sposób działania tych wielkich międzynarodowych koncernów. One po prostu starają się stworzyć nam świat całkowity, zamknięty. To znaczy taki, poza którym nie ma już żadnej możliwości komunikowania się. Zwróćmy uwagę choćby, że młode pokolenie na przykład już nie korzysta z tradycyjnych portali internetowych jako źródła wiadomości, tylko na przykład z takich agregatorów treści, które na przykład dostarcza firma Google, która podsyła im zestaw wiadomości przez siebie zredagowanych, pozbieranych najczęściej z różnych takich portali jak TVN24, czy Gazeta Wyborcza, czy Onet. Czyli to jest pewien zamknięty krąg treści, który jest traktowany przez młode pokolenie jako jedyne źródło wiedzy o świecie, o tym, co dzieje się w Polsce, w polityce, w różnych sferach. I to jest bardzo niebezpieczne, że te różne międzynarodowe medialne koncerny wykorzystujące najnowsze technologie starają się nam stworzyć taki cały zamknięty świat, w którym my nie będziemy już potrzebowali niczego innego i niczego, co jest poza tą ofertą, którą oni nam po swojemu przykrawają, redagują i segregują. Tak, widzieliśmy, jak ten rynek się zmienia chociażby w Polsce po 1989 roku, jak przejmowane są media z jednego programu. Dziś niektórzy mają 50, 20, 30. I teraz ten realny wpływ, tak jak pani mówi, że ktoś nas próbuje jakoś skodyfikować, uformować na nie wiem, czy na swoją miarę, ale na taki określony sposób widzenia też świata. Pani w ostatnim felietonie mówiła, jak się mają media, czy media, te duże cyfrowe potęgi w Stanach Zjednoczonych, które mają realny wpływ też i na nas. Google czy YouTube, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple. Bo tutaj nawet gdzieś tam, jak słuchałem tego felietonu, pani wspominała o tym podatku cyfrowym. Trochę się o tym w Polsce też mówiło, no ale chyba wszystko spełzło na niczym. Pytam o to w dobie nawet koronawirusa. No bo czy mamy wszyscy równe szanse, chociażby wpływ, sprzedaż, prawda? Te firmy też chodzą po całym świecie, nie tylko są w Stanach Zjednoczonych.
no ale mają realny wpływ, miejsce uzyskiwania dochodów również w Polsce. Gdyby chociażby tylko patrzeć na tą stronę ekonomiczną. I teraz czy my jesteśmy we właściwy sposób zabezpieczeni, czy my możemy konkurować, czy też jesteśmy no, zdani na to, że może w Polsce czy w świecie będą kolejne przejęcia, mocni będą jeszcze mocniejsi, a słabsi będą z rynku znikali. To dotknął ojciec paru problemów ważnych w dzisiejszym czasie, nie tylko z powodu koronawirusa, ale również z powodu tendencji, które istnieją już od kilku lat. Mianowicie rzeczywiście takich, że ci, którzy są najwięksi, chcą być jeszcze więksi i połknąć widzów, słuchaczy, użytkowników internetu, do swojej, zamknąć ich w swojej klatce, w swojej rodzinie i również obserwując ich zachowania, podsyłać im również to, z jakich zakupów mają korzystać, jakie reklamy mają widzieć i tak dalej. Bo to jest też takie zjawisko związane z funkcjonowaniem w internecie, że ono również polega na analizowaniu zachowań poszczególnych ludzi i oferowaniu im również do sprzedaży tego, co akurat ich interesuje. Wiemy o tym dobrze, że śledzona jest nasza aktywność w internecie i w związku z tym, jeśli ktoś na przykład szuka choćby nowego krzaka róży do swojego ogrodu, no to potem mu się piękne kwiaty co chwilę na jego ekranie wyświetlają przy czytaniu różnych wiadomości. I tak właśnie działają ci najwięksi. Oni dopasowują swoją ofertę również do tych naszych zachowań w każdej innej dziedzinie życia, jeśli tylko pozwolimy na to, aby różne ciasteczka, czyli te przyklejane do naszej obecności w internecie specjalne końcówki programów, żeby one nam informowały tego właściciela o tym, jak się zachowujemy, czego szukamy, jakie słowa wpisujemy do wyszukiwarki, na które strony internetowe wchodzimy, jaki w związku z tym tworzony jest nasz profil w internecie. I faktycznie tak jest, że zarabiają na tym najwięksi i to jest pewien problem, który mają wszyscy ludzie na całym świecie, nie tylko w Polsce, mianowicie firma, która jest właścicielem wyszukiwarki Google, zbiera całą śmietankę i to dużą warstwę tej śmietanki z całego ruchu internetowego w reklamie internetowej. Nieraz mówi się o tym, że od 75 do 90% wszystkich przychodów z reklamy trafia właśnie do kieszeni właścicieli firmy, która jest właścicielem wyszukiwarki Google. I to jest pewien problem nie tylko dla Polaków i dla polskich małych portali internetowych, które usiłują przeżyć, ale to jest również problem dla prasy. Narzekają także i wielkie wydawnictwa prasowe w Stanach Zjednoczonych, mówiąc o tym, że jeżeli nie znajdą jakiegoś sposobu na to, to co z tego, że przejdą do internetu, że znajdą wielu czytelników w internecie, jak i tak wszystkie największe dochody z reklamy oferowanej na tych stronach będą trafiały do tych, którzy są właścicielami tej wyszukiwarki, którzy są niejako pośrednikami w sprzedaży reklamy internetowej. I ten podatek cyfrowy, o którym ojciec wspomniał, to była pewna, czy jest pewna próba opodatkowania wszystkich tych wielkich międzynarodowych koncernów internetowych w tym miejscu, w którym czerpią swoje zyski. I kilka krajów europejskich już wprowadziło tego rodzaju rozwiązania. Tutaj prekursorem jest Austria. Wiemy o tym również, że nasi bracia Czesi prawdopodobnie taki podatek wprowadzą. Chodzi o to, że od reklamy internetowej, ale tylko tych największych, tam są bardzo wysoko postawione progi wielkości firmy reklamowej, która ma być tym podatkiem opodatkowana, wpływy mają trafiać do budżetu tego państwa, na terenie którego te wpływy są reklamowe są inkasowane. Czyli no, w naszym przypadku były takie szacunki, że to dotyczyłoby kwoty około 200 milionów złotych rocznie, wpływałoby do polskiego budżetu, tylko z tego powodu, że jakaś część, to była mowa o około 3% z ruchu w reklamie internetowej, nie wypływałaby z Polski gdzieś do siedziby głównej firmy w Stanach Zjednoczonych, tylko pozostawałaby na terenie Polski jako danina polskiego budżetu. Polacy z tego podatku zrezygnowali pod naciskiem właśnie strony amerykańskiej, ale wiele krajów europejskich
tego rodzaju rozwiązania wprowadza. I myślę, że to, ja jestem przynajmniej zwolennikiem takiego właśnie patrzenia na sprawy dochodów w internecie i dochodów wielkich firm medialnych, dlatego że właśnie z tego powodu niejako jest jakiś przynajmniej próba zachowania lekkiej choćby próby zachowania proporcji w zakresie dochodów wielkich firm, bo one rzeczywiście rosną w siłę i wcale tak nie jest, że w dobie koronawirusa są jakieś straty czy zmniejszenia przychodów tych firm. Ja właśnie w ostatnim felietonie pokazałam z raportów finansowych kwartalnych, które ogłoszono sukcesywnie w maju, wszyscy ci giełdowi wielcy gracze ogłosili swój stan finansów po pierwszym kwartale, gdzie już mieliśmy do czynienia z marcowym wpływem koronawirusa i widać niewiele spadków, jeżeli chodzi o obroty. Jedynie w przypadku firmy Amazon, która jest największym sklepem internetowym na świecie, wzrosły nieco koszty, w związku z tym spadły zyski, ale same obroty, sam przychód firmy na tyle wzrósł, że myślę, że wkrótce zostanie to zrekompensowane z nawiązką. Jednym słowem, owszem, jest wpływ koronawirusa na wielkie firmy działające na rynku mediów, ale głównie te, które inwestowały w wielkie wydarzenia sportowe i te, które inwestowały również w to, co jest wokół mediów. Myślę tutaj o dwóch firmach, mianowicie o firmie Discovery, która jest właścicielem TVN-u i która wykupiła prawa do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. I tutaj rzeczywiście to mocno uderzyło w podstawy finansowe tego giganta, który wyłożył ogromne sumy na transmisję, zakup praw do transmisji Igrzysk Olimpijskich, które zostały na razie przesunięte o rok. Czyli wszyscy ci, którzy inwestowali w wielkie wydarzenia, ci ponieśli pewne konsekwencje finansowe oraz ci, którzy inwestowali w to, co jest wokół mediów, takie firmy jak Disney na przykład, bo on czerpie, o tym wiele osób może sobie tego nie kojarzy, prawie połowę przychodów z tych różnych Disneylandów na świecie, które są po prostu parkami rozrywki. Ale to jest firma medialna, firma producencka, która produkuje filmy, produkuje programy telewizyjne, produkuje seriale telewizyjne i oni rzeczywiście dużo stracili na tym, że właściwie zamarł do zera przychód z tego tytułu. A w Polsce takim przykładem kogoś, kto poniósł negatywne konsekwencje koronawirusa, jest firma Agora, która jest właścicielem Gazety Wyborczej, ale która większość swoich zysków czerpała z sieci kin Helios i z usytuowanych w różnych centrach handlowych i w tych właśnie multikinach z działalności gastronomicznej. I to się załamało całkowicie i stąd trudna sytuacja, przynajmniej chwilowa, finansowa właściciela Gazety Wyborczej. Ale to są tylko wyjątki, natomiast większość firm funkcjonujących w mediach, funkcjonujących w internecie na razie nie odczuła w sposób bardzo istotny wpływu koronawirusa. I tym bardziej trzeba się zastanawiać nad tym, czy nie będzie tak, że i one staną się jeszcze silniejsze, jeszcze większe w dobie właśnie ograniczeń koronawirusowych, kiedy większość życia przenosi się do internetu, przenosi się do zdalnego działania. Bardziej liczą się wypożyczalnie filmów, takie jak Netflix, kiedy ludzie mają więcej czasu, spędzają w domu i w związku z tym częściej korzystają z tego typu oferty. I myślę, że to prawdopodobnie może być też kolejnym etapem konsolidacji na rynku mediów, czyli takiego łączenia się, połykania przez te wielkie, monstrualne firmy, kolejnych firm lokalnych, krajowych, po to, żeby zwiększyć swój stan posiadania. A kto powinien stać na straży bezpieczeństwa, żeby nie było zbyt dużo takich właśnie przejęć, żeby rynku danego nie wycofać? Ja tak patrzyłem, trochę czytałem, że prawo medialne we Francji opiera się na ustawach z lat 80. i 90. Dopiero gdzieś chyba za Mitterranda, tak, próbowano coś tam zmienić, żeby zdemonopolizować radio
radio i telewizję. Nie wiem, jak jest w Niemczech, ale tam też chyba tą granicę 25-30% jest ona utrzymywana. Nie pozwalają sobie na to, żeby rynek został przejmowany. Pytanie, jak to jest w Polsce, bo na przykład ten Discovery, którą firmę, którą pani wspominała, potentata medialnego, no on też przejął, kupił po prostu TVN. Czasami możemy zastanawiać się, skąd takie czy inne podejście, prawda, do spraw polskich, czy do tego, w jaki sposób przedstawia się Polskę, no ale to jest właściciel amerykański. Jak z tym światem wartości, jak są dbałością chociażby o interesy polskie, bo wydaje nam się, że media, które, czy dziennikarze, którzy mówią w języku polskim, no powinny tak, a nie inaczej podchodzić do, nie wiem, prezydenta, premiera, do ważnych spraw, które dotyczą nas, prawda? Nawet te różnego rodzaju spory, które toczą się w Unii Europejskiej. Jesteśmy we wspólnocie gospodarczej krajów Unii Europejskiej, no ale pytanie, gdzie interesy polskie? Ja nie mówię, że teraz ślepo trzeba bronić, tylko no w jaki sposób mamy to przedstawiane w mediach, w serwisach informacyjnych, jak na to patrzą dziennikarze i potem w jaki sposób my też patrzymy na to, co dzieje się w Polsce wokół nas, w czym my tak naprawdę uczestniczymy. Jest tutaj rzeczywiście problem, dlatego że w Polsce nie udało się wprowadzić ani w poprzedniej, ani w żadnej innej kadencji Sejmu ustawy, która by ograniczała możliwość koncentracji władzy medialnej na terenie naszego kraju i zapobiegała przejęciom, dużym przejęciom firm medialnych przez różne koncerny zagraniczne. No, długo by o tym mówić, dlaczego to nie było możliwe. Myślę, że tutaj zadziałało kilka czynników. Rzeczywiście Unia Europejska stara się jak może, żeby nie dopuścić do tego, aby państwa narodowe miały większą kontrolę nad swoimi mediami na swoim terenie. Myślę tutaj o tych wielkich państwach typu Niemcy, Francja, które te rzeczy ułożyły sobie, zanim Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. I teraz, dbając również o własne interesy, w przypadku Niemiec to jest interes rynku prasowego, również interes radia, RMF jest własnością niemiecką firmy Bauer. Nie jest w interesie wielkich państw, które starają się nadawać ton Unii Europejskiej, aby Polska miała tutaj swoje przepisy silne, które by ją broniły przed tego rodzaju konsolidacją czy wrogim przejęciem ze strony zagranicznych mediów. Natomiast no, Polska nie wykazała się tutaj wyjątkowo skuteczną determinacją, żeby to przeprowadzić, ale przeszkadza też w tym, no niestety, pilnowanie mocnych interesów ze strony amerykańskiej, która to wielokrotnie były tego typu przykłady, brała w obronę TVN już jako własność amerykańską i myślę, że tutaj jeszcze wchodzą w grę interesy naszego krajowego potentata, jakim jest telewizja Polsat, która stara się wykupić co się da na polskim rynku i zgromadzić po własnymi skrzydłami. No i to również w interesie właściciela Polsatu nie jest, aby tego rodzaju ograniczenia były, bo również i on musiałby im podlegać. To znaczy, jeśli byłyby jakieś bariery przeciwko łączeniu różnych form własności w mediach, to również i ten potentat, który, jak przypominam, ma wiele elementów rynku medialnego od telewizji poprzez platformę satelitarną, wiele telewizji, bo wiemy o tym, że kupił w 2017 roku całą medialną telewizyjną spuściznę ZPR-ów, czyli tych, którzy walczyli z telewizją Trwam o miejsce na multipleksie. Te wszystkie Polo TV, SK TV i tak dalej, to wszystko przeszło w ręce również właściciela Polsatu w 2017 roku. Czyli i na naszym terenie jest gracz duży, który działa i w internecie, i w telefonii, bo to jest Telefonia Plus i ma bardzo dużą, mocną pozycję w zakresie dostępu do internetu, a również dysponuje platformą satelitarną. Ostatnio kupił portal Interia od niemieckiego właściciela. Widzimy, że są również na naszym terenie tacy potentaci, którym nie jest na rękę to, aby jakiekolwiek ograniczenia własnościowe w zakresie
zakresie mediów, czy takie, które by walczyły z monopolem medialnym w jednych rękach, były w Polsce wprowadzone. Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie może też do kontaktu telefonicznego. My z pewnością interesujemy się tym, co się dzieje w świecie, tym bardziej w naszej ojczyźnie. Pytamy nieraz o różnego rodzaju działania, wpływy, zastanawiamy się. Zachęcamy więc i do stawiania pytań dziś na antenie Telewizji Trwam. Numery do studia 56 657 0011, drugi 56 657 0012, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dwa telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Prosimy też nam się przedstawić, pamiętać o wyciszeniu odbiornika telewizora, żebyśmy mogli się skomunikować i ze sobą móc rozmawiać. Dziś rynek medialny. I naszym gościem jest pani Barbara Bubula. Pani Barbaro, może jeszcze kwestia na przykład no, całego świata reklamy, domy mediowe i tym samym powiązania z mediami, bo to tak czasami wygląda, jakby ręka rękę myła. Wspólne interesy, pani wspomniała Polsat, no na przykład obecna jest taka, a nie inna reklama, albo reklamujemy coś, czego jesteśmy właścicielem, prawda? Więc obrót pieniędzy, obrót jakby w jednych rękach i no, tym samym rośniemy w siłę, w potęgę. Tak, rzeczywiście tak jest, że tutaj wszystko zostaje w rodzinie, mówiąc tak obrazowo. Mianowicie rzeczywiście tak jest, że te wielkie międzynarodowe koncerny operują również na rynku reklamy w ten sposób, że różne kampanie reklamowe, które są zamawiane w poszczególnych mediach, są odpowiednio kierowane do widzów tych mediów, które są w tym samym kręgu świata wartości, tym samym kręgu biznesowym. I stąd bardzo trudno, aby na przykład wielkie międzynarodowe banki zamieściły reklamę w telewizji Trwam, czy na przykład wielkie koncerny farmaceutyczne zabiegały o miejsce na łamach naszego dziennika, dlatego że to są bardzo zamknięte kręgi, takie, które są, można powiedzieć, skoncentrowane na wielkich kampaniach skierowanych do największych telewizji. W związku z tym również w internecie będą się pojawiały na tych portalach i w tych miejscach, które będą należały do tego wielkiego kręgu biznesowego. I stąd bardzo jest istotne to, aby po pierwsze wzmacniać również polskich właścicieli, tych, których będzie stać na to, żeby zamieszczać reklamy w naszych polskich mediach i żeby tworzyć tę własną rodzinę reklamową, która będzie wspierała własne media i która będzie kampanie reklamowe kierowała do tych, którzy te media oglądają, czytają czy korzystają z tych portali internetowych. To jest bardzo ważne, żeby wytwarzać tego rodzaju sytuacje. Ja na marginesie tego, że Polsat kupił Interię, z żalem wspomniałam o tym, że przecież portal Interia sprzedawany przez Niemców leżał na stole jako oferta przez wiele miesięcy i rzeczywiście tak jest, że po prawej stronie, po stronie katolickiej nie było nikogo z takimi możliwościami finansowymi i kapitałowymi, aby ten portal, przecież odwiedzany przez 5 milionów użytkowników miesięcznie tylko na stronie głównej, żeby go kupić za tę kwotę bodaj 400 milionów czy 400 kilkudziesięciu milionów złotych. I w związku z tym no, powstaje pytanie takie, że ciągle ta prawa katolicka niezależna strona jest zbyt słaba finansowo, aby w takich transakcjach uczestniczyć. Co jakiś czas pojawia się, a to oferta sprzedaży Radia Z, który kupiła przecież Agora, właściciel Gazety Wyborczej przed ponad rokiem, a to właśnie telewizje poszczególne, mniejsze są sprzedawane i ciągle nie ma
ma takiej możliwości, takiej siły kapitałowej, która by mogła tutaj zadziałać i spowodować, że poszerzyłaby się możliwość kierowania oferty medialnej ze strony prawicowej, niezależnej czy katolickiej. To jest bardzo groźne, dlatego że no, oby prawica rządziła Polską jak najdłużej, ale bez własnych, niezależnych mediów, poza mediami publicznymi, no nie będzie to bardzo taka dobra sytuacja, gdyby się okazało, że dojdzie do władzy lewica, a my dalej swoich mediów nie wzmocniliśmy, nie poszerzyliśmy i nie umocniliśmy kapitałowo i nie zwiększyliśmy ich zasięgu. Dziękuję. Mamy pierwszego widza. Proszę bardzo, Telewizja Trwam. Szczęść Boże, Marcin z Warszawy. Prosimy. Szanowny ojcze, cieszę się, że słyszę i pozdrawiam panią Barbarę, uwielbiam za taką przenikliwość, nie wiem, jasność umysłu, ostatni felieton fantastyczny, aczkolwiek przerażający dość, bo wszyscy stracili, oni nie stracili, gorzej, oni bardzo dużo zyskali, więc to mnie przeraża. Tu w tak zwanym międzyczasie, jak oczekiwałem na połączenie, pani Barbara odpowiedziała na kilka moich pytań, więc znowu plus dla pani Barbary. Natomiast ja to spróbuję jeszcze powiedzieć coś, co mnie bardzo dręczy, zawsze mnie to dręczy. Emitel. Kiedyś zostało sprzedane przy okazji ta sieć rozsyłowa, prawda? Moim zdaniem strategiczna. Operator telekomunikacyjny taki, tak podstawowy. Jest, tak, zbudowany no i jak się sprzedawało telekomunikacji lub kradło, przepraszam za słowo nieeleganckie, TPSA, to nam to znikło, prawda? Wyszło z polskich rąk. Jest w tej chwili w jakichś tam spółkach na wyspach, Balearach czy jeszcze jakichś innych. Przy okazji drugie pytanie. No właśnie, czy moglibyśmy, nie wiem, czy pani Barbara ma jakieś wejścia do rządu albo do premiera, do kogoś, ale powinniśmy to odkupić, bo w razie jakiegoś nieszczęścia, które to nieszczęścia tam się czasem wydarzały już, na to próbowali nam Sejm zająć i w ogóle, to my, wystarczy, że wyłączą nam i jesteśmy, za przeproszeniem, no możemy tylko płakać, prawda? Bo nie dochodzi telewizja nigdzie w Polsce, prawda? Druga rzecz, brak polskiego, przepraszam za wyrażenie, że mówię po niemiecku, Deutsche Telekom, no bo powinien być operator telefoniczny, strategiczny, bo to ma znaczenie wojskowe, patriotyczne, narodowe i w ogóle. Nie mamy tego. Mamy Orange, który dzisiaj znowu niedziela, prawda, dzwoni sobie tam wykupione przez Orange. Pan został wylosowany, więc tutaj może pan odpowiedzieć na kilka pytań. Jestem w domu, prawda, nie życzę sobie tego. Myślę, że to może dzwoni mama albo ktoś z rodziny, że ktoś do mnie powie. Nie, to dzwoni automat i mówi, że ja wylosowałem. Czyli odzyskanie polskiej sieci telekomunikacyjnej, prawda, no na wypadek wojny, na wypadek tragedii, jeszcze czegoś. No i no, te inne rzeczy, no to można by długo gadać, ja będę zagadywał, prawda? Także szczęście, że jest radio, że jest telewizja Trwam i Radio Maryja. Szczęście, że jest pani Barbara, szczęście, że jest ojciec. Ale co my możemy biedni zrobić? No a jeszcze jedno, no jak się włączy telewizję naziemne, prawda? No to mi się chce płakać, bo to jest, nie chciałbym oczywiście hotelarzy obrazić, ale to jest taka hotelowa telewizja najgorszego sortu, prawda? Jak się przełącza, jest albo biją się po twarzach, albo śpiewają jakieś straszne piosenki, albo po prostu jest to tandeta straszna. No ani kultury, ani historii, ani niczego. No załóżmy, że może być świetna rozrywka, która jest fascynująca. Film o Pileckim. No ale to nie pani Barbary wina, że tak powiem. No mamy film o Zenku. No pff, w ratunku. No fantastycznie, że jest Zenek. Już zamykam się. Serdecznie się kłaniam telewizorowi, bo tu stoję przed telewizorem wyłączony. Proszę mi pomóc. Dziękuję panie Marcinie. Bóg zapłać. No tak, co do tej telekomunikacji też słowo. To ważny można powiedzieć rynek też, jeżeli chodzi o gospodarkę. Kiedyś przecież wszystkie telefonie, jakiekolwiek byśmy o jakikolwiek nie pomyśleli, były budowane przez Polskę. Bo to w Polsce, na terenie, jeżeli chodzi o szerokość, długość geograficzną, budowały to polskie firmy, budowały silne przedsiębiorstwa, prawda, za tym stały i za Polkomtelem, za Plusem, za dzisiejszymi obcymi nazwami. Ten rynek został przejmowany bardzo szybko. Tak, ta nasza telekomunikacja też została sprywatyzowana za AWS-u, prawda, przez France Telecom.
i wcale nie tak silną telekomunikację w Europie. Dziś widzimy, jak się wszystko rozwinęło, jak telewizja poszła nawet do przodu, że nie 7 programów, ale 24. Mówi się o tym, że radio ma być cyfrowe, DAB+, prawda, przynajmniej 4 razy 15 programów na operator. No właśnie, gdzie operator? Pani Barbaro, jak to jest właśnie możliwe, że ta transformacja, że nie ustrzegliśmy się tego, bo to też są konkretne pieniądze, jeżeli chodzi o rynek, o państwo polskie. Jak moglibyśmy coś takiego zrobić, że wypływa nam to z budżetu, że inni robią na tym pieniądze, inni budują kapitał, a jak mają kapitał, jak pani wspomniała, że my sobie nie możemy, prawda, jako katolicy czy jako prawica, kupić jakiegoś portalu, który jest wystawiony, kupić radia, które ma polskie częstotliwości, gra w Polsce, prawda? Czyli znowu ten miejsce uzyskiwania dochodów w Polsce, a wszystko idzie za granicę. I nawet świadczyć usług nie do końca możemy sobie, i to tylu rozbudowanych usług. Co się stało takiego? Jak to jest możliwe, że ktoś nas gdzieś tak wymanewrował, a my dumni jesteśmy z tego, że mamy od 89 roku demokrację i cały czas demokracja, demokracja i wolność? No cóż, no to jest jednak, tutaj muszą zabrzmieć duże słowa oskarżenia wobec polityków polskich, którzy albo w nieświadomości, albo wręcz współpracując, część ugrupowań współpracując z różnymi ośrodkami osłabiającymi suwerenność państwa polskiego, podejmowali właśnie takie decyzje absurdalne z punktu widzenia interesów państwa polskiego, bo taką decyzją była sprzedaż polskiego narodowego operatora telekomunikacyjnego właśnie za czasów AWS-u, łącznie właśnie z całą siecią nadajników radiowo-telewizyjnych. To potem wielokrotnie było odsprzedawane, mówię o tej drugiej części, o nadajnikach, i faktem jest, że będąc w Sejmie w poprzednich kadencjach zabiegałam wielokrotnie w różnych rozmowach z tymi, którzy stali wyżej ode mnie, o to, aby przypomnieć o sprawie, czy to odkupienia, czy to odtworzenia na bazie nieco innej sieci tego, co dotyczy strategicznej sieci przesyłowej radiowo-telekomunikacyjnej. Polska bardzo dużo zrobiła, jeśli chodzi o doprowadzenie do niezależności energetycznej, do uniezależnienia się od rosyjskiego gazu, a tutaj mamy do czynienia z równie ważną dziedziną, równie strategiczną dziedziną i taką, która coraz więcej znaczy. Żeby powiedzieć dobre słowo też o pewnych działaniach, które miały miejsce w poprzedniej kadencji, być może mają miejsce w tej kadencji, choć mam troszkę mniejszy wgląd w to, nie będąc w Sejmie, to wiem o tym, że są podejmowane działania uniezależniające naszą sieć internetową i poddające kontroli państwa polskiego to, w jaki sposób działa internet w Polsce. Natomiast rzeczywiście jeszcze bardzo dużo zostaje do zrobienia, jeśli chodzi o przesył radiowo-telewizyjny i przesył również sygnałów telefonicznych. Tutaj mamy do czynienia z całkowitą prywatyzacją i niejako wyłączeniem się państwa polskiego z tej dziedziny. Była też taka bulwersująca sprawa z 2010 roku, kiedy spółki telekomunikacyjne zostały wyłączone z zakresu firm przed szczególnym nadzorem rządu, i ta ustawa leżała na biurku świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, miał zamiar ją zawetować, a była to jedna z pierwszych ustaw, które podpisał pełniący wówczas obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski. Chodziło o wyłączenie właśnie z zakresu spółek strategicznych tych, które zajmują się telekomunikacją. Może przypadek, może nie przypadek. Są takie różne dziwne zdarzenia w polskiej niedawnej historii, które ja myślę, pokazują, pani Barbaro, jeżeli my o tym wiemy, a tamci ludzie są bardziej świadomi, to nie są przypadki. Jeżeli ja pamiętam, wiedziałem o rozwoju, prawda, że radio, że telewizja, o tym, że będzie się rozwijała telewizja, że nie będzie naziemnej, 7 programów, i to jeszcze niektóre tam 7 nadajników na przykład miały, że to się rozwija, prawda, no to ci, którzy decydowali, nie wiedzieli o tym,
oni pierwsi mieli dostęp do takich informacji. Więc ja myślę, że tutaj też tym bardziej musimy od polityków wymagać oni łaski i ani lewa, ani prawa, ani żaden polityk nie robi nam łaski, bo dba o państwo polskie, o bezpieczeństwo Polaków i nawet o budżet, prawda? My możemy repolonizować, próbować dzisiaj odkupować na przykład takiego emitela, ale ile dziś będziemy za to musieli zapłacić, gdy on poszedł, prawda, kilka kroków do przodu? Czy nas stać będzie na to, co sprzedaliśmy na przykład za 800 milionów, żeby za ileś miliardów kupować? To prawda i za każdym takim błędem ciągną się odpowiednie konsekwencje finansowe, nie tylko te związane z suwerennością czy z możliwością wpływu na to, w jaki sposób dociera informacja do naszych rodaków, a to ma również skutki polityczne, bo wiemy o tym dobrze, że sposób przekazywania informacji, jej zakres, odpowiednia interpretacja ma ogromny wpływ na głosowanie obywateli, na to, jakie rządy, jakich prezydentów wybierają. Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Już trochę pana nie było. No nie było, nie było. No trochę odetchnąłem poza tym. Proszę nam się przedstawić, bo może być... Pozdrawiam ojca Grzegorza, tak, mówi Marek z Bawarii. Pozdrawiam panią redaktor. No więc tutaj tak podsumowując, ja już od 20 lat co najmniej również na antenie naszego radia i telewizji mówię zawsze, że mamy do czynienia z mediokracją, czyli media nie są czwartą władzą, jeżeli nie pierwszą, to na pewno drugą, bo obserwuję tu rynek niemiecki i widzę, jak docenia się tutaj wpływ mediów w kształtowaniu opinii publicznej, nie tylko pod względem politycznym, ale kulturalnym i tak dalej. I tu niemiecka strona nie zaniedbała. Ma tu wszystkie ośrodki regionalne, landowe, centralną telewizję, prywatnych kanałów jest mnóstwo, ale jest pewna równowaga w tym sensie, że 90-kilka% Niemców płaci abonament, gdzie w Polsce chyba około 10-12%. I tu jest też problem, jak utrzymać telewizję publiczną czy służącą narodowi. Ja już w latach, początku lat 90., pani redaktor, zwracałem uwagę politykom w okresie rządów również Jana Olszewskiego, świętej pamięci, jak się nie docenia w Polsce mediów, wagi mediów, a jak docenia ta strona różowo-czerwona. Adam Michnik wtedy w 91 roku powiedział, będąc posłem pierwszej kadencji, mi już druga kadencja jest niepotrzebna. Jeżeli ja będę naczelnym wyborczej i będę miał pewien koncern Agorę, wtedy sprowadzano wydawcę Agory z USA, tą polskiego pochodzenia wydawcę i wpływową ze wschodniego wybrzeża, w tej chwili nazwiska nie chcę wymieniać. W każdym razie on wtedy już doceniał, że on będzie miał większą władzę poprzez rządzę dusz, wpływ wyborczy jego koncernu niż Sejm plus Senat i plus inne ośrodki władzy. I panie Marku, to proszę, ja tak Polska. Pamiętam, że przecież gazeta obecna na każdym biurku w każdym ministerstwie, prawda? Tak, tam tak, pracuje tysiące tak, ludzi ale w innych jeszcze, to, prawda, miejsca. Brak równowagi wtedy w myśleniu, że Michnik, mając zagraniczne doświadczenia i doradców, wiedział, jaki jest waga mediów już na początku, nie mówiąc o obecnej roli mediów elektronicznych. I tutaj cały czas mam pretensje również do rządów PiS-u, któremu doradzałem w pierwszej kadencji 2005-2007, przyjeżdżając do Warszawy, robiąc pewne sympozja, żeby mieć media narodowe, żeby wzmocnić wtedy nasz dziennik, żeby coś się wykluło. Dzięki Bogu powstał tygodnik sieci, do rzeczy i tak dalej, ale w tej chwili prasy nikt nie czyta, chyba elektronicznie, ale media właśnie obrazkowe tak zwane, one mają niesamowity wpływ. Widzimy to, jaki wpływ ma TVN i ten koncern medialny, nie licząc o radiowych kanałach. I dlatego ja mówię, to musimy tu walczyć, tylko nadal wydaje mi się, bo w rozmowach z politykami, doradcami, pan profesor Zybertowicz, z którym mam kontakt, on docenia to, ale mówi, panie Marku,
Marku, ja mam za mały wpływ w BBN-ie i wśród jako doradcę nawet pana prezydenta, żeby mieć pewien przekonać. Widzę, jest mnóstwo niedowiarków i nadal ludzi sceptycznie myślących, czy tak, no media oczywiście, ale to nie jest aż tak ważne, my możemy mieć inny wpływ i tak dalej. No nie chciałbym dalej mówić, ale w każdym razie, no dziękuję pani za pracę, którą od dziesiątek lat, można powiedzieć, obserwuję i poprzednie w Radzie Mediów, kiedy pani była i tak dalej, ale tu właściwie niszowe... Panie Marku, pan wspomniał Niemcy, czy ma pan jakiś taki wzór, gdzie jest taka właśnie równowaga, gdzie nie ma zbyt dużej koncentracji, takiego przejęcia rynku, bo widzimy, co chociażby Niemcy zrobili z naszym rynkiem prasy, prawda? Tak, w Niemczech, proszę ojca, żadna gazeta, nawet regionalna, nie ma, nikt nie ma nawet 20% akcji czy wpływów w żadnej gazecie. Jak ja tutaj, naszej gazecie, Mein Post, która ma około 100 tysięcy, również wydawnictwo na Dolną Frankonię, mówiłem, ile mediów regionalnych, że 80% to jest Neue Passauer Presse, Bauer Verlag i tak dalej, to oni się dziwi, mówi, jak daliście sobie przejąć to? Mówi, a ja mówię, no jakby tu weszła portugalska jakaś spółka i chciała kupić Mein Post. No to on się wyśmiał. Redakcja by się nie zgodziła, rada nadzorcza, właściciele tej gazety nie dopuszczą, bo jak można wpuścić obce, w cudzysłowie, kulturowo i politycznie zainteresowane siły na rynek, żeby miały wpływ na rynek medialny. Oni nie, w ogóle to się nie dopuszcza do myśli, żeby tego, jak ja mówiłem o tych liczbach, które w Polsce, jak w 90-tych latach i po 2000 roku Bauer Verlag i inne koncerny i medialne wykupiły, no to rozkładali ręce, bo mówi się tutaj o braku wolności mediów w Polsce. Jak ja im podałem te liczby, no to rozkładają, tylko te prawdy tutaj są mało znane oprócz medialnych specjalistów i większość Niemców myśli, że rzeczywiście w Polsce brak wolności mediów, że rząd zawłaszczył i PiS zawłaszczył media i praktycznie prowadzi politykę. Tak, teraz sędziowie trafiają do więzienia, prawda, i są właśnie rząd, na to odosobnieniu. To jest w ogóle przerażające, ale to jest sprawa również polskiego MSZ-u, polskich konsulów, polskich lobbystów w cudzysłowie, ale nawet ludzi w parlamencie, z naszej strony w Parlamencie Europejskim za mało się te rzeczy tematyzuje, proszę ojca i proszę pani. Dziękuję także bardzo, panie Marku. Pozdrawiam serdecznie. Ja co mogę jako prywatna osoba robię tu, udzielając wywiadów i tak dalej na temat Smoleńska. Musiałem wyjaśniać mnóstwo osób o reportażach niemieckich, korespondentów niemieckich, czy to w FAC, czy z Deutsche Zeitung, pana Hassela, który właściwie przekłamuje całą rzeczywistość, bo bierze informacje z Agory. I to jest ten feedback. To nie są informacje jego, tylko on przedrukowuje niemalże myśli Agory i redaktorów Gazety Wyborczej. To nie ma własnej myśli wśród korespondentów niemieckich. Ale to nadaje tutaj ton antypolski, można już powiedzieć, nie tylko antyrządowy. Także pozdrawiam serdecznie. Można było godzinę, gdybym się z panią osobiście spotkał i ludzie z mediów, żeby ich poinformować, bo będąc tu prawie 40 lat i będąc w ośrodkach akademickich i tak dalej, więc tutaj to właściwie są dwie rzeczywistości, a poza tym pojęcie w Polsce jest, mówiąc delikatnie, nie obrażając społeczeństwa czy polityków, bardzo mało realne i mało partnerskie, żeby być partnerami dla tej strony niemieckiej. Jest brak wiedzy i odniesienia do rzeczywistości i obrony polskiej racji stanu, nawet jeśli chodzi o stronę medialną, czy pokazania tej prawdy, która jest prawdą, a nie tym, co propagandowo się tutaj rozprzestrzenia o Polsce, o polskich mediach, o rynku medialnym i tak dalej. Także pozdrawiam serdecznie ojca, miło znowu było widzieć i słyszeć. I panią redaktor, przepraszam za długą wypowiedź, no ale już chyba mnie nie było półtora roku na antenie. Tak, dziękujemy także bardzo. Pozwoliłem sobie. To szczęść Boże, Boże, panie pozdrawiam Marku. Marek z Bawarii i kłaniam się. Kłaniamy się. Pani Barbaro. Co powiemy panu Markowi? Co odpowiemy?
No cóż, osób, które wiedzą, o co chodzi i starają się wszystkimi siłami i sposobami wpływać na naszych polityków, żeby podejmowane były właściwe decyzje, jest niewiele, ale są. I to pan Marek również do takich należy. I no muszę powiedzieć, że potwierdzam tę diagnozę pana Marka dotyczącą słabego zainteresowania i niskiego poziomu wiedzy u wielu ludzi działających w polityce, że to jest ważna dziedzina i takiej chęci bycia równymi partnerami ze stroną czy to amerykańską, czy międzynarodową, czy europejską, dlatego że no, brakuje tego rodzaju silnej pozycji, broniącej pozycji państwa polskiego. Druga rzecz, rzeczywiście nie czujemy za sobą takiego mocnego wsparcia społecznego. Przypominam walkę o telewizję Trwam, kiedy z ogromnym wysiłkiem i przy wsparciu tych tysięcy ludzi idących w miliony, wywalczyliśmy miejsce na multipleksie dla telewizji Trwam i to był tak ogromny wysiłek i tak ogromne podniesienie świadomości tak wielu ludzi, że no, można powiedzieć, że to był pewien ewenement na skalę światową. Natomiast w każdej z tych spraw, o których dzisiaj rozmawiamy, przydałoby się tego rodzaju poparcie, przydałoby się tego rodzaju no, pospolite ruszenie, dlatego że sprawy są tak samo ważne dla przyszłości polskiego narodu, jak to, że mamy rzeczywiście katolicką telewizję obecną w każdym polskim domu. A te tematy, o których rozmawiamy, są równej wagi, to znaczy dotyczą czegoś, co można nazwać suwerennością medialną Polski i naszą wywalczoną w jak największym zakresie wolnością, co do tego, według jakich wartości, naszych wartości związanych z tradycją, z wiarą katolicką, z rodziną, z wszystkimi elementami, które się składają na to, co czujemy, że jest Polską, żeby wokół tych wartości również istniały w Polsce media. Brakuje tutaj wsparcia politycznego, brakuje oprzyrządowania prawnego, brakuje kapitału i brakuje takiego szerokiego zorganizowania się świadomego społeczeństwa. I to jest niestety nasza bolączka, bo w związku z tym, można powiedzieć obrazowo, podróżujemy z Krakowa do Warszawy przez Gdańsk, czyli wszystko musimy z większym wysiłkiem, przy dużo większej mobilizacji robić, podczas gdy inni robią to na skróty, mając świadomość wśród polityków, mając silne poczucie interesu narodowego czy państwowego, jak to jest w Niemczech na przykład, czy chociażby we Francji, gdzie no nikomu nie przychodzi do głowy, żeby jakakolwiek partia opozycyjna sprzeciwiała się wzmocnieniu mediów danego narodowych, czy zapobieżeniu przejmowania własnych mediów przez zagraniczne ośrodki. Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Rozmowy niedokończone. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Jan z Podkarpacia. Prosimy. Witam ojca i panią. Państwo zastanawiali się, kto jest właścicielem Discovery. Otóż nazywa się ten pan Dawid Zaslav z warszawskimi korzeniami Żyd, który kupił TVN, no żeby tak się zachowywał jak i Gazeta Wyborcza. To tak króciutko. Też chciałem zwrócić uwagę na to, że wszystkie te stacyjki, które dostały na telewizji cyfrowej, naziemnej, no to istotnie nie ma co oglądać. To jest, mogę nawet powiedzieć, że przedstawia się Polaków wszędzie w takiej karykaturalnej formie. Takie jakieś jak męty jakieś społeczne, najniższe instynkty się tam wyzwala i tak dalej. Nie ma żadnych wartościowych pozycji, co potwierdzam i który pan tam jeszcze mówił. I dzisiaj tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że mimo że tych parę mediów mamy, są one bardzo nierzetelnie. No jestem, chciałbym dać tylko jeden przykład pani, zapytać, czy jakakolwiek stacja telewizyjna dzisiaj powie, że marsz takich Polaków do Auschwitz w rocznicę 80, żeby złożyć wieńce, pewnie się i pomodlić tam, nie zostali wpuszczeni na teren obozu koncentracyjnego, była blokada policyjna. No wie pani, można wyjść na rynki, można
wszystkie no, sprawy, że tak powiem, u prezydenta załatwia wszystkie takie zebrania z kampanii wyborczej, a tam nie może po spokojnie wejść paru ludzi, żeby z flagami polskimi i tak dalej. To jest cały problem z tym, że Polakom nie wolno już po raz któryś tam w roku wchodzić na teren obozu. To jest na polskiej ziemi w końcu już teraz ten obóz. Kto tam zarządza? Właściwie to, co pani poruszyła, to jest bardzo smutne, bo my jako słuchacze właściwie nie mamy na to wpływu. My tylko to widzimy, dlatego więcej korzystamy już z internetu. Wie pani, wczoraj tutaj był minister od środowiska, miał pytania typu zniszczenie Puszczy Białowieskiej. Powiedział, że no to są takie układy, wpływy, nie dało się uratować. To sam powiedział o tych korytarzach, które przewietrzają duże miasta, Kraków, który znam, Warszawę. Mówi też, że deweloperzy mają wpływy. Tam poszła feministka na Uniwersytet Toruński, wywalili bardzo dobrego profesora, też wpływ feministki zamiast wywalić rektora, prawda, to wywalono profesora. To samo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wstrzymano wykłady etyki i moralności dla przyszłych lekarzy. Więc wie pani, mówi również o potężnych wpływach tych zakładów. Ja zupełnie nie rozumiem, wie pani, bo długo żyję na tym świecie, ale żeby w państwie, które mówi tam bez przerwy o prawie, o konstytucji, żeby panoszyły się jakiekolwiek zresztą zakłady, firmy, które nie stosują się do polskiego prawa, zarówno tego, które mówi o sposobie działalności, jak i te, które nie płacą na przykład podatków, o czym pani mówi, że to są jakieś poza, bo na przykład premier, prezydent pod kim się trzęsą przed panią Mosbacher. To właściwie ta tematyka dzisiejsza to jest skierowana do tamtych osób, wie pani. Do prezydenta, do premiera, do innych ludzi, którzy potrafią, wie pan, przywołać do porządku właścicieli tych wszystkich firm albo zabronić działalności, jeżeli się do prawa nie stosują. To rozwiązanie jest bardzo proste i to się stosuje tak w zakładach na przykład, bo inaczej nie byłoby produkcji. A tutaj jest potężna niemoc i wie pani, i naprawdę jest mi z tego powodu przykro, bo coraz bardziej, a już zupełnie niesprawiedliwe jest to, że nam podatnikom zabrano te 2 miliardy na rzekomo publiczne media, a tam poza właściwie prezydentem Dudą nie ma nikogo z innych prawicowych. Mam na myśli oczywiście prawicowych kandydatów, których jest tam bodajże 4 i znanych nam z innej działalności bardzo pozytywnych. Nie mówię o tych lewackich sprawach. Panie Anie, dziękuję. Refleksje. Dziękuję panu. Pani Barbaro, kwestia tej niemocy, bo mnie tak wydaje się, że taki wpływ na państwo nasze, na Polskę, to od wielu, wielu lat, prawda, przez instytucje idzie i nam się nieraz tak wydaje, że wystarczyłoby pociągnięcie jedno odpowiedniej osoby, no ale właśnie jakaś taka niemoc, czy jakieś ciążenie w którąś ze stron, która jest jakaś antypolska? No myślę, że tutaj niesprawiedliwe byłoby powiedzenie, że w różnych dziedzinach nie spróbowaliśmy wywalczyć sobie większej niezależności. Przywołałam tutaj kwestię niezależności energetycznej, ale również pod rządami Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie już jedną kadencję i kawałek. Było wiele przykładów prowadzenia takiej polityki, która broni ostro polskiej racji stanu. I tutaj absolutnie nie zgodzę się z takimi stwierdzeniami mówiącymi o niemocy. Natomiast rzeczywiście w przypadku świata mediów, ale również i tego, które dotyczy na przykład tej słynnej sprawy z Puszczą Białowieską, mamy do czynienia z tak silnym po drugiej stronie obozem przeciwnym, że trzeba tutaj stosować różne metody, żeby wzmocnić pozycję Polski i żeby do nieraz, można powiedzieć, sprytnym sposobem pewne rzeczy osiągnąć mimo braku możliwości działania wprost. Do takich należy właśnie to, co pan nazwał również niesprawiedliwie zabraniem nam 2 miliardów i przeznaczeniem dla Telewizji Polskiej czy Polskiego Radia. To nie było zabranie nam 2
2 miliardów, tylko to była, to jest rekompensata za to, co nie wpłynęło z abonamentu radiowo-telewizyjnego. No bo obowiązujące prawo jest takie, że płacimy, prawda? A tutaj z tego się nie wywiązujemy. Pan Marek z Bawarii powiedział, że 90% Niemców płaci na swoje media, a my Polacy no jak gdyby nie do końca wywiązujemy się z tego obowiązku, jak mówi prawo. I to jest właśnie... Jeżeli chodzi o abonament, tutaj, prawda? Tutaj trzeba prostować tego rodzaju przekłamania, dlatego że no, opozycja uczyniła z tego tytułu jakiś oręż do walki z Telewizją Polską, natomiast wiemy o tym dobrze, jaką rolę Telewizja Pozytywną odegrała w dobie koronawirusa, na przykład oferując bardzo szeroko nauczanie przy pomocy telewizji, bardzo chwalone i dobre lekcje na antenie telewizyjnej były codziennie nadawane, ale to nie tylko to, ale przecież bardzo dobre seriale historyczne i dokumentalne, rozmaite programy, również religijne, które są na antenie telewizji. To wszystko jest za rekompensatę za te utracone środki z abonamentu i to nie tylko z roku, ale kilku lat. Oczywiście to jest pewna namiastka, bo powinien być system całkowicie zmieniony, ale wzmacnianie narodowego naszego nadawcy i radiowego, i telewizyjnego jest w interesie państwa polskiego. To jest tak samo jak wzmacnianie polskiej armii, czy właśnie uniezależnianie się energetyczne od dostaw z jednej strony tylko dostaw ropy i gazu. Także musimy patrzeć na to sprawiedliwie i szerzej niż tylko jakieś doraźne, krótkotrwałe decyzje, czy pewne nastawienie propagandowe, które nam jest przez opozycję również serwowane z różnych stron. I zresztą z tym się spotykamy, nawet nie oglądając opozycyjnych mediów, ale rozmawiając z sąsiadami, z kolegami z pracy, czy na przykład z kimś z rodziny, kto korzysta z tamtych mediów. Także wracając do tego głównego wątku. Musimy zdawać sobie sprawę, że to jest materia bardzo trudna, w której zaniedbania miały miejsce przez lat wiele. Powiedzmy, ta świadomość po stronie politycznej do roku 2010 nie była bardzo wysoka i w związku z tym też nie było wsparcia społecznego dla tego działania. I myślę, że dopiero ostatnich 10 lat to jest ten czas, kiedy próbujemy odzyskać to, co zostało stracone w latach 90. i na przełomie tysiącleci. I to jest żmudna praca, która jest jeszcze dodatkowo utrudniona przez to, że mamy takich przeciwników właśnie jak Agora, Gazeta Wyborcza czy TVN. I to są realne sytuacje, bo tamta strona korzysta bardzo mocno ze wsparcia również politycznego zagranicy. I to utrudnia działanie również polskiemu rządowi, bo wiadomo, że to jest system naczyń połączonych i nie można wprost i bardzo tak brutalnie domagać się swojego, kiedy się nie ma wsparcia również międzynarodowego do takich działań. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie i poświęcony czas naszym widzom. Bóg zapłać pani. Dziękuję serdecznie i bardzo miło było gościć tą nowoczesną metodą ze swojego krakowskiego mieszkania. Dziękuję. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, naszym gościem była pani Barbara Bubula. Spotkamy się z panią jeszcze na antenie Radia Maryja wieczorową porą o 21:30. Na ten czas dziękuję pani, dziękuję naszym widzom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.